Otwieram 17. sesję Rady Gminy Iwan Nowice. Witam bardzo serdecznie pana wójta z pracownikami, państwa radnych, panie i panu sołtysów oraz gości. Przechodzimy do punktu pierwszego, czyli przyjęcie porządku obrad. Teraz proszę jeszcze kworum sprawdzimy. I Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż sesja, która będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym, będzie nagrywana, a jej przebieg zostanie opublikowany na kanale YouTube Gminy Iwanowice, na stronie internetowej Gminy Iwanowice oraz na Facebooku Gminy Iwanowice. Jeżeli ktoś z państwa tu obecnych nie wyraża zgody na umieszczenie swojego wizerunku na wymienionych stronach internetowych, proszę o zgłoszenie tej informacji w chwili obecnej. Dziękuję uprzejmie. Państwo otrzymaliście porządek obrad sesji Rady Gminy. Czy są pytania do porządku obrad? Nie widzę. A zatem proszę o przegłosowanie porządku. Sami nie wiemy, co robić, bo no, może się okazać, że on o tym nie zdąży w tym terminie.
kilka miesięcy dodatkowej realizacji. Wszystko zginie. Zarabi bezpieczna przecież komisja, tutaj też nie mamy żadnych problemów. Konstrukcja już w zasadzie jest stanie stoi. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa murów. Też wykonawca zapowiada, że pogoda, czy ten pogodzie to jest w stanie to zrobić w zasadzie do maja, czerwca, więc dużo szybciej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kanalizację, no to tutaj cały czas jesteśmy na etapie zgodnie z mieszkańcami. No i niestety z tych problemów jest sporo. W Maszkowie z racji tego, że w zasadzie powiat nie wyraził zgodę na to, żeby pójść w pasie drogowym Żelkowic i wybudować tutaj chodnik od ośrodka zdrowia w kierunku Żelkowic, no mamy już alternatywne przejście. Czyli będziemy starali się, proszę Państwa, pójść w podziałkach prywatnych. Nawet ostatnią sobotę tam dosyć długo chodziliśmy w terenie z projektantem, rozmawialiśmy z mieszkańcami. Czyli omijamy, proszę Państwa, w ogóle drogi powiatowe i w tej sytuacji no, to też tutaj nie zostanie zrobione. Tylko ewentualne przewierty pod tymi drogami będą, żeby pójść w kierunku Żelkowic. Natomiast w Żelkowicach, mówię cały czas o Żelkowicach, ale to jest ta droga w kierunku Żelkowic. Tak, duży skór myślowy. Tam, proszę Państwa, będziemy szli za domami. Bo tam pierwotnie miało być tak, że lewa strona, patrząc od Maszkowa, to idzie za domami, żeby grawitacyjnie można było tam ścieki spuszczać do korektora. Natomiast prawa miała iść w drodze korektorowej. No ale niestety, w związku z tymi zwrotem zgodnymi, teraz i jedna, i druga strona pójdzie za domami. Na szczęście da się to, proszę Państwa, jakoś zrealizować. Są niewielkie różnice, różnice są wielkie. No to się będzie pewnie wiązało z tym, że ten kolektor będzie dłuższy i trzeba będzie, proszę Państwa, no trochę pewnie wykonawcy dopłacić, chociaż jak się to zbilansuje w całości, bo chodnik wejdzie, może się okazać, że nawet będzie na plus. W Sieciechowicach natomiast no, mamy problem w niektórych też rejonach ze zgodnieniami. No mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to rozwiążą. Największy kłopot to jest zarzut. Ale mam nadzieję, że ten problem rozwiążemy. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kwestie inne, to ruszamy w najbliższym czasie, już chyba we ferie będzie wstępny montaż, tak panowie, to będzie na chwilę robione. Ruszamy, proszę Państwa, z tym montażem tych hotspotów tutaj Wi-Fi, które tam będą w miejscach publicznych w ramach tej dotacji z Unii Europejskiej. I tutaj Pan Oliżej z wykonawcą już możemy wskazać, proszę Państwa, 10 miejsc, gdzie te hotspoty będą zamontowane. I to będzie tak. Iwanowice, oczywiście Centrum Turystyki i Rekreacji. Na Rama to jest dwa punkty, remiza i szkoła na Ramie, wkrótce szkoły w Ramie. Danice, proszę Państwa, to będzie remiza. Żelkowice, plac zabaw. Widoma też dwa punkty, szkoła i plac zabaw tutaj ze strony Smokorza. Poskidów stały Siekica, Sieciechowice też dwa punkty, szkoła i Wałdy. Oczywiście szkoła i Wałdy widzę pod siebie, ale chodzi o to, żeby był na zewnątrz ten hotspot i tutaj w budynku szkoły. Celiny również dwa punkty, szkoła i Orlik, Władysław Remiza i Grzegorzowice, szkoła i Wojsko. Czyli no, oczywiście była szkoła, no i Wojsko jest tutaj od jakiejś tam swojej odległości od szkoły miejskiej muszącej na tym. Niestety, proszę Państwa, nie udało nam się na Szkowi i w Skupicach zamontować tych hotspotów. Oczywiście chcieliśmy przy tych centrach rekreacyjnych to zrobić, ale to jest efekt tego, że no, nie ma infrastruktury, nie ma jak tego zrobić technicznie. O, Paweł też mówił. Biskupice też są. Tak, Biskupice tak. Oprócz tego tylko Maszków. Maszków i Skupice. Biskupice są, tak. To tak naprawdę będziemy mieć tylko problem z Maszkowem, czyli no, z braku możliwości tutaj, bo tam też musi być odpowiednia przepustowość, czyli jakoś tego dostępu do internetu powinna być dobra. A więc no, jeżeli my tego nie spełnimy, no to tutaj też na tyle nie rozliczymy. No i tylko z Maszkowem nie uda się tego zrealizować. Zatem proszę Państwa, w najbliższym czasie pozytywna informacja dla mieszkańców. Wszyscy, którzy tu będą korzystać z tych miejsc, będą mogli się zalogować bezpłatnie i korzystać z tego, żeby zgodnie z tym.
kraju. W żaden sposób nie będziemy podrejestrowani, więc to nie będzie lepsze. Co jeszcze, proszę Państwa? Rewitalizacja sieciakowiec. No to może przy uchwale coś tutaj na ten temat powiem. To chyba tyle. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić, tu pewnie Pani Radna też na koniec powie, 15 lutego w Danicach Pani Rewiny z Seniora. Przy okazji chcielibyśmy oficjalnie otworzyć ten kurs seniora, który tam powstał, ale ja powiem Pani Radna za chwileczkę. Ja dziękuję, jeśli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania może do Pana Wójta? No to ja zapytam, panie wójcie, a jeżeli mamy jakieś pismo, jest pan jakieś pismo? Na hospodzie? Tak? No nie, to też nie trzeba wyliczono liczby punktów. Nie zakończę. Tam hospidum nowy w Sukowicy był wcześniej planowany. Leśniec. No, to też jest ograniczona kwota środków. Nie, nawet nie pamiętam, że to jest 15 tysięcy euro. A więc my tylko do tej kwoty musimy to zrobić. Nie? A więc to już nie pamiętam. Nie, w ramach tego programu to już nie dostaniemy pieniędzy. Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja przewodniczącego Rady dotyczy interpelacji zapytania Rady. Takich nie było. Zatem będziemy przechodzić do następnego punktu, punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie pobrania pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Panie Wójcie, bardzo. No właśnie, proszę Państwa, już zaczynamy mówić przy informacji tutaj bieżącej. Pożyczka oczywiście jest konsekwencją naszych zapisów uchwały Rady Gminy, no więc my tam założyliśmy, że i w zasadzie mamy zagwarantowane te pieniądze w Małopolskiej Agencji. Czyli to będzie kwota 4 300 000. Ta kwota znacznie wzrosła, jak Państwo pamiętacie, z tego powodu, że poza rewitalizacją sieciakowic, czyli samego rynku i okolic kościoła, chcielibyśmy od razu wybudować parking, który tam ksiądz nam użyczył działkę i na tej działce z dużej drogi powiata będzie nic zrobione. Ja już to Państwu mówiłem na komisji, ale dzisiaj już mogę to jasno potwierdzić jednoznacznie, że z powodu ewidentnego błędu projektantów, tutaj w żaden sposób nawet nie ma zamiaru powiatu obciążać tym, dlaczego do tego nie dojdzie w tej chwili. No nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, zrobić to takim. Projektant, proszę Państwa, założył, to też w zasadzie nie było jakimś problemem, późno to zauważył, tak? Założył budowę części tego parkingu na działce rolnej, bo ten plac, który tam jest parafialny, który się ciągnie od plebanii aż po poczekaj w zasadzie, to w części jest, proszę Państwa, mieszkalno-usługowy, no czyli tam możemy budować wszystko i w części jest rolny. I z tym rolnym też by pewnie nie było problemu, gdyby ktoś wcześniej wpadł na prosty pomysł, bo na rolnym możemy robić drogi wewnętrzne i potraktować część tego parkingu jako po prostu drogę wewnętrzną. I pewnie zgoda tutaj ze strony Starostwa Powiatowego by była i ten parking uzyskał pozwolenie na budowę. Natomiast na chwilę obecną w zasadzie wszystko wraca do punktu startowego. Czyli musimy zaczynać w zasadzie wszystkie uzgodnienia od nowa. I my musimy, proszę Państwa, wniosek złożyć w lutym, bo jak nie złożymy, to stracimy wszystkie pieniądze na rewitalizację. Nie wierzę, żeby do 20 lutego ktoś był w stanie to wszystko wyprostować. Jest to po prostu nierealne. Bo wszystkie uzgodnienia i zgadzone. No tam, proszę Państwa, jeszcze jest jeden problem. Tam trzeba przebudować w zasadzie las na całym tym odcinku. Całą drogę tutaj powiat sobie zażyczył, żeby musi być wyremontowana. I te wszystkie założenia w tym przetargu zostały ujęte. No w tej chwili to wszystko wraca jak gdyby z powrotem do uzgodnień. No i efekt jest taki, że my, proszę Państwa, dzisiaj albo jutro dokonamy weryfikacji specyfikacji przetargowej, czyli zmniejszymy to zadanie znacznie, tylko do samej rewitalizacji rynku trzeciego. No i spróbujemy to zrekompować, czyli no żeby w przyszłości szukać pieniędzy. No bo powiem Państwu uczciwie, no 2 miliony wydać na parking, to jest tam inna właśnie na to pieniądze. A tyle to gdzieś będzie kosztowało z gazem, z remontem drogi. To tak nam jest. A więc zakładam, że to nie będzie potem łatwe do zrealizowania, no, a bez tego parkingu też pamiętajmy o tym, że ten rynek zmieni swój charakter, tak? W tej chwili ludzie tam parkują gdziekolwiek, można powiedzieć. Gdzie się da?
A tak naprawdę po rewitalizacji zostaną tylko miejsca postojowe tutaj obok Groszka, czyli na tym placu przy przedszkolu. Oczywiście uporządkowane miejsca, bo tam to nie będzie tak, bo w tej chwili to też tam ludzie parkują jak im się podoba i w zasadzie tych samochodów nawet wchodzi może mniej niż powinno, ale na pewno tych miejsc parkingowych będzie mniej. A więc ten parking jest tam konieczny. My musimy na nowo zaprojektować to wszystko, czyli na inaczej, muszę przeprojektować pierwotne założenia, no i w przyszłości starać się o inne pieniądze. Dlatego, proszę Państwa, w specyfikacji będzie pierwszy etap, żeby móc później ewentualnie też skorzystać z jakichś możliwości rewitalizacyjnych na tym etapie. Ja przepraszam za całą tą sytuację, ale tak jak mówię, no, wykonawca, czy projektator, niestety poniesie tego konsekwencje, no ale to nic nie daje. Tutaj ważniejsze były pieniądze, które publiczne dostać niż to, że on teraz będzie nam zwracał jakieś pieniądze na Śląska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Właśnie komisja wspólna. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Następnie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Do kwoty z roku poprzedniego, gdzie mieliśmy
629,16 zł na ucznia miesięcznie. W tym wypadku, jeśli podniesiemy tą kwotę do 74%, będzie to kwota 633,62 zł miesięcznie na ucznia. Jeśli zaś nie będzie tej podwyżki, to byłaby to kwota tylko 428,12 zł. Dlatego proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Komisja wyznaczyła się projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy. Pan Bardzo proszę. Uchwała dotyczy wyrównania kwoty dotacji, także teraz dla oddziałów przedszkolnych wyznaczonych w szkołach podstawowych. W poprzednim roku była to kwota więcej 13,19 zł i jeśli podniesiemy tę kwotę do poziomu 105%, będziemy mieć 514,47, więc wyrównamy tę kwotę. Dlatego proszę o podjęcie naszej uchwały. Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji. Komisji wyłączy się do przyjęcia projektu uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z pytania? Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania. Albo że im się należy jakieś specjalne traktowanie, ale
ale to już pozostawiam tym osobom. Nie robimy, proszę Państwa, tutaj żadnych rabatów, ryczałtów nie zamierzamy wprowadzać. Zmiany, które wprowadziliśmy, proszę Państwa, jesienią tego roku, nie możemy wykonywać. Proszę o przyjęcie tego programu. Będziemy go oczywiście na bieżąco weryfikować, jeżeli jakiekolwiek zmiany nastąpią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Wyborczej. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Tak samo w tym przypadku, tutaj było zmienione z dwóch na trzy lata, ale najpierw czego przyjmiemy tą pierwszą, tą zmianę, a potem dopiero cały się uchwała. Proszę o zmianę najpierw. Głosowania. Dziękuję. Teraz zasadnicza. Projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gminy Iwanowice oraz przekazania go do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej. Pani Marcela, bardzo proszę. Szanowni Państwo, konieczność podjęcia tej uchwały wynika z faktu, że negatywnie zaopiniowano na poprzedni projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przygotowany przez przedsiębiorstwo komunalne nasze na ten dnia. Proszę Państwa, Wody Polskie zakwestionowały nam tutaj kilka zapisów, które się ze mną wspólnej komisji szczegółowo i Państwu wskazywała, teraz może ogólnie tylko wyjaśnić. Generalnie te zastrzeżenia dotyczyły po pierwsze powtórzeń ustawowych, a zawarte w regulaminie, nie można tego robić i powtarzać tych zapisów aktów prawa miejscowego, to jest raz. A dwa, kwestia, proszę Państwa, wymagań stawianych mieszkańcom, a dokładnie chodziło tutaj o dokumentację, którą mieszkaniec musi przedłożyć wraz z wnioskiem o wykonanie przyłącza. Tutaj nam zakwestionowano te zapisy, Wody Polskie stanęły na stanowisku, że jednak zbyt restrykcyjnie podchodziło do tego i zbyt wiele dokumentów od mieszkańca żądamy, a nie ma tutaj zamówienia w ustawie o zbiorowym doprowadzaniu wody. W związku z tym, że Państwa przedsiębiorstwo poprawiło ten regulamin, przyjęto tutaj taką ścieżkę, że te zapisy, które powtarzały zapisy, które zostały po prostu usunięte dla bezpieczeństwa po to, żeby nie narażać się na kolejną negatywną opinię Wód Polskich. W związku z tym, no, mam nadzieję, że w takim kształcie już otrzymamy tą pozytywną opinię i będziemy mogli przystąpić do dalszego etapu, czyli już uchwalenia sobie ostatecznego regulaminu jako aktu prawa miejscowego. Także bardzo prosimy o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo. Panie Przewodniczący. Komisji Wody za przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania może? Nie widzę, a zatem chciałbym głosować. Nie potrafię powiedzieć, czy to będzie marzec, kwiecień, ale na pewno na to. Ale czy już jest poprzednio, tak? Tak, tak.
Jeszcze chciałam poprosić o odcięcie krzaków i gałęzi przy drodze gminnej w kierunku Wielkiego Dołu za świetlicą oraz od strony Sołcówek. Tam mam już wygodę na drogę i bardzo bym prosiła, że tak zgłaszają, że ogranicza to przejazd. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Panie bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, chciałbym przekazać taką prośbę o mieszkańców, też w moim imieniu, czy udało mi się wymienić tablice informacyjne przy drodze wojewódzkiej, tutaj jak jadę z Kosłupowic, taka jest słynna wiktowa tablica, a jak nie było, to taka wizytówka przy tej drodze. A tak, no to jest wizytówka? Znaczy mówię o tablicy informacyjnej. Sukowiców? Tak. Znaczy mówię o tablicy, gdzie znane są informacje, ogłoszenia. Tablice ogłoszeniowe. Nasze, tak, jak najbardziej. Tutaj już chcieliśmy prawie mieć jakiś czas temu, ale tam była sugestia, żeby nie zostawić. Dobra. Tutaj przy przywodzie się województwa. Dziękuję. Dziękuję. Pan Rosa jeszcze teraz kolejny. Chciałem mówić jeszcze pytanie, bo tam z temu są zastanawiane, też zapytanie poszło odnośnie chodnika łączącego odcinek tam do miary z Wesołą, tam jakieś wyłączenie na ten temat. Tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o chodnik, chodnik na Wesołej, tak? Czyli tam połączyć tak, z tym, który tam jest prawy chodnik. To powiem szczerze tak, tego tematu chyba nawet nie wiem, czy jeszcze ruszyliśmy, ale dzięki za przypomnienie, bo w tej chwili, proszę Państwa, rozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie odszkodowań, jakie gminie potencjalnie się należą za budowę S7. Nie chcę skłamać, ale chyba jest około pół miliona złotych, które byśmy chcieli, proszę Państwa, z tych potencjalnych odszkodowań. Aczkolwiek Generalna Dyrekcja zaraz za tymi cenami wysyła kolejne pismo społeczne, żeby gmina się zrzekła pieniędzy, ponieważ jest to interes publiczny i gmina zawsze przecież deklarowała, że chce budować się. No to my chętnie byśmy się zrzekli z tych pieniędzy, ale za coś. I faktycznie my tam oczywiście teraz rozmawiamy o chodniku na Domiarkach, który będzie zaprojektowany, żeby go wykonali bardzo szybko. Mówię o tym chodniku tam od przystanku z strony lasu. Mamy tam to oświetlenie w Maszkowie, temat też dla mnie rozwiązany. Może to byśmy też ugrali. A więc faktycznie tutaj dziękuję panu radnemu za sugestię. Moglibyśmy też podnieść temat połączenia Wesołej z Domiarkami. Czyli prawdopodobnie, proszę Państwa, jeżeli Generalna Dyrekcja przychyli się do zrekompensowania gminie tych inwestycji, o których mówię, to my byśmy się zrzekli z pieniędzy, no bo rzeczywiście na każdym etapie gdzieś tam gmina deklarowała, że przecież nie będzie pozbierała pieniędzy za te inwestycje celu publicznego. Taka sytuacja. Chciałbym jeszcze po kadencji nam zgłaszać w kierunku Maszkowa, tam jest część nieoświetlona. A to też pisane, to też mamy właśnie. Całe to oświetlenie pulsujące przejście na pierwszym Maszkowie. Te wszystkie tematy, które gdzieś nam wiszą w rozmowach z Generalną Dyrekcją, żeby teraz kompleksowo mieć to zapewnienie, że oni to nam zrobią, wykonają, ale na przykład tylko zrobimy projekty, a my w zamian za to, że tam jest ewentualnie tych pieniędzy. No wszystkie strony zadowolone, nie? Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna ma internet. Tak, jeszcze raz. Panie Wójcie, ponieważ wczoraj jechały u nas odbierali śmieci, z kontenerami zostawili takie ulotki informacyjne odnośnie, że się zmieniają zasady wyposażenia posesji w pojemniki. I tam dali takie informacje, ultimatu mieszkańcom, że do końca stycznia mają po prostu skontaktować się z firmą, jeżeli ktoś ma nabyć pojemników, albo wykupić, albo po prostu oddać. Ja się obawiam, ponieważ wiadomo, że teraz zostały wprowadzone dwa razy w miesiącu te wywozy śmieci. Nie wszyscy mieszkańcy wystawili, nie wszyscy będą poinformowani. Czy to jakoś nie da się przesunąć w czasie, czy to tak też nie ma? Firma chyba przyspiesza pewne działania. Znaczy rzeczywiście w specyfikacji przetargowej jest zapis, że każdy z mieszkaniec ma bezpłatnie zapewniony kubel 120 litrów. No i się to właśnie pobyły na sprawę. Dla rodziny 1 do 4 osób i 240 powyżej. Większość ludzi to interpretuje tak, patrząc na tę pisemkę, którą tam zostawiają, że mogą wystawić tylko zmieszanych tyle, ile jest ile tym kubel. Nieprawda oczywiście, proszę Państwa.
bo firma ta Max ma obowiązek przyjąć każdą rzecz odpadów. Natomiast z racji tego, że segregacja w tej chwili jest jakby warunkiem koniecznym dla każdego, no chcieliśmy obniżyć koszty i dlatego jak gdyby wprowadziliśmy tylko jeden kubeł zmieszany. I teraz, ponieważ większość mieszkańców, może nie wiem czy większość, ale dużo mieszkańców ma więcej niż jeden kubeł, to zgodnie ze specyfikacją to był taki zapis. Pozostałe kuby albo mieszkaniec wykupuje, albo zwraca, albo tam jeszcze była jedna forma chyba dzierżawy albo jakiejś kaucji za nią. No i tam Max teraz wprowadza trochę ludzi w błąd, bo tam zostawia te kartki, oczekując, tak naprawdę to tam Max sobie wymienił, każdego kubu dostarczył każdemu mieszkańcowi. No tak, no teoretycznie może nie wiedzieć, ile osób zadeklarowało odbyt przyjęcie w danym gospodarstwie. Bo jeżeli na przykład jest to 4, to 2,5 120 litrów, jak najbardziej mogą być bezpłatne. Myślę, że to będziemy weryfikować już na poziomie też gminy. No w tej chwili jesteśmy zasypani, proszę Państwa, deklaracjami do mieszkańców. I dopóki tutaj Pani Ewa tego nie przejrzy, nie zweryfikuje, to my też nie bardzo jesteśmy w stanie tam jak sobie pomóc. W zakresie określenia liczby mieszkańców, którzy teraz ponownie złożyli deklarację. A więc poproszę o cierpliwość, natomiast to ja oczywiście no jak ktoś tam co dzwoni, to nie dzwoni. No jeżeli ma tych kubów dużo, no to albo wykupi, albo odda. Istnieje, proszę Państwa, też możliwość kupienia sobie kubła sprawy. Pewnie przeżytego takiego hipermarketu, kupić kubę i mieć tutaj już na własność. Nie? Zatem no, to nie jest tak, że Tamax będzie tutaj odbierał 120 metrów, 30, 40, natomiast prawdą jest, że więcej niż jeden z kubeł nie powinien być na posesji z firmy Tamax. Jeżeli jest ich więcej, no to znaczy, że trzeba albo wykupić, albo wypożyczyć. Tak już ogólnie. Jeśli jest ich więcej, to może zostawić, bo czasem będzie zabiorą. Tak, no oczywiście. Każdą ilość za tak skonstruowania, że to nie trzeba sobie kupić następny i dopłacić jeszcze. Znaczy nie z tej informacji to wynika, że trzeba właśnie co trzeba podać, ile ma się kubów i trzeba jakieś kuby od niej kupić, tak? W ogóle nie ma informacji o tym. Jest tam informacja, że można mieć jeden kubeł? Chyba nie ma. A więc nie ma tej informacji. No to nie jest ta informacja. Ale pamiętam, że każdy jest inny osób, nie jest tam. Nie mają. Nie mają. My tego wyjazdu nie mamy, ponieważ ludzie składać mamy stare wykazy, tak? Ale tych zmian, tych deklaracji, jak teraz przygląda. A więc tak naprawdę, dopóki nie zweryfikujemy nowych deklaracji, to my nie powiemy, bo czy w tej chwili jest w tym gospodarstwie 4 osoby, 5 czy 7. A więc może się okazać, że dla części to będzie taka sama liczba, ale dużo może być zmiana. No tu Pani dowiska, że brak reakcji na powyższą informację skutkować będzie automatycznym wystawieniem faktury obciążania do wartości kwoty odpowiadającej dodatkowemu pojemnikowi. Czyli jeżeli, ja rozumiem tak, że jeżeli coś się... Dobra, no na kogo ta faktura? No na brytyjczyków za co ta faktura? Nie mają prawa takiej. Termin do 31 stycznia jest bardzo taki, no powiedziałabym, i niestosowny nawet. No, zwracamy uwagę wykonawcy, że to pismo jest nieadekwatne do treści umowy i ZIUZ-u. Wykonawca robi swoje. Ja już właśnie mówię o problemach z wykonawcą. Być może, że za miesiąc będziemy mówić o tym, że już umowa będzie z nim wypowiedziana. Ja nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, czy Tamax będzie rzeczywiście dalej nam przeczył te usługi, bo na chwilę obecną jestem zdecydowany bardzo radykalnie, co z tą firmą tutaj postąpić. Ponieważ mamy, proszę Państwa, 21 stycznia, ja do tej pory nie wiem, ile odpadów zostało wywiezionych z tego naszych a więc dopóki my tej informacji nie będziemy, ja złotówki nie zapłacę za odpady. I to się prawdopodobnie skończy sam. A więc poczekajmy spokojnie. To pismo, proszę traktować jak straszak, ale nie wiem, dlaczego. Jeszcze kombinuję. Nie widzę, że do następnego punktu wolne wnioski i informacje. Mogę? Pani Radna, Pani Radna, Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W imieniu oczywiście własnym, ale też Pana Wójta,
wspierań rozwoju społecznego Leonardo, Gminnego Centrum Kultury w Bibliotece Kamienica, Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicach. Serdecznie zapraszam Państwa na Gminny Dzień Seniora oraz na uroczyste otwarcie Klubu Seniora Plus w Kamienicach, które odbędzie się 15 lutego 2020 roku o godzinie 18 w Gminie oraz w Kamienicy. Zapraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Można? Proszę bardzo. Dzień dobry. Michał Kumula. Mam takie pytanie właściwie. Informacje. Ja się zajmuję wywozem nieczystości z terenu gminy Iwanowice i od nowego roku zostaliśmy troszkę postawieni tak pod ścianą, wszyscy prywatni przewoźnicy. Zostaliśmy pozbawieni możliwości zrzutu ścieków na czyszczalni Iwanowica. To tak z dnia na dzień praktycznie, bo tak, 30 dostaliśmy informację grudnia, że od 1 stycznia już nie dostaniemy przedłużenia umowy. Nie będziemy mieć możliwości zrzutu ścieków od nowego roku. To monopolistą wystaje przedsiębiorstwo usług komunalnych. Finał jest taki, że mamy 20. Pismo dostaliśmy też takie, że będzie do 31 stycznia podjęta decyzja, czy będzie możliwość zrzutu ścieków, czy nie będzie. Wiem, że jeszcze 31 nie jest, ale w tym momencie od godziny temu byłem w przedsiębiorstwie usług komunalnych i pani sekretariaci poinformowali mnie, że oni jeszcze nie wiedzą, czy to będzie styczeń, czy luty. Na pewno do lutego nie będzie, nie mogę tam rzucać ścieków. Finał jest taki, że jest 22, a już z terenu gminy straciłem 30 klientów. Tak lekko licząc. Inna sprawa jest taka, że prowadząc taką działalność na terenie gminy, będąc mieszkańcem gminy, swoim sprzętem nie mogę wywieźć ścieków z własnego domu do oczyszczalni w Iwanowicach. Chciałbym, żeby to, no, nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym w ogóle, bo no, myśmy się dowiedzieli z dnia na dzień praktycznie. I do tej pory to jest próżne. Proszę, proszę. To znaczy, te wszystkie umowy, które Państwo mieliście, były do końca roku. Tak? Tak, były do 31. Tak. Proszę nie mówić, czy Pan się dowiedział w dniu 31 grudnia o tym, czy Pan umowy nie przedłużył. Nie, aby gmina chciała Panu przedłużyć umowę, to by się do Pana zwróciła dużo wcześniej z tą informacją. A poza tym pracownicy oczyszczalni, na pewno Państwo mówili, bo nie wierzę, że nie, że od 1 stycznia zmieni się właściciel oczyszczalni, a więc potencjalne umowy może podpisać z Państwem spółka. To prawda. I jestem pewien, bo Państwo mówili, pokazali mi to mówić, że raczej od nowego roku nie będzie można wyjść z rzutu. Raczej. Raczej to jest tak albo, albo. Raczej, ponieważ kwestia jakby zamknięcia tej oczyszczalni wynika z jednego ważnego powodu. Te usługi będzie świadczyła teraz spółka. Dobrze, tylko jest to teraz problem taki, że zostaje tutaj monopol de facto. Nie wiem, czy Pan wozi na terenie gminy Słownik na przykład też zrzuca Pan coś tutaj za oczyszczanie ścieków Słownika, albo skalę zrzuca Pan tam jakieś odpady? Ja to doskonale rozumiem. Zrzuca Pan na przykład odpady do gminy Michałowice, jak Pan zawiera stamtąd ścieki za zgodą gminę? Ma Pan możliwość? Mam, z Michałowicach mam. No to w Michałowicach też jest jakiś mały wyjątek. Wszystkie, proszę Państwa, gminy ościenne, no niestety wykorzystują to, czy może spółki tych gmin, bo to generalnie nie są. Sytuacja ta była w naszej gminie, no była nie do końca właściwa, tak? Bo do tej pory, jak gdyby tymi sprawami zajmowała się gmina i powinna się zajmować. A więc gmina musiała wydawać, jak gdyby Państwu zgody. Natomiast no, wszędzie tam, gdzie funkcjonują jakieś przedsiębiorstwa komunalne, no, te przedsiębiorstwa komunalne tym zawiązują. No, ja rozumiem, że Pan na tym trochę traci, ponieważ ma Pan większe koszty, ale no, to jest zwykły biznes. To jest zwykły biznes. Jeżeli ktoś w tej chwili musi się utrzymać z wody i ze ścieków, to w pierwszej kolejności będzie sam chciał na to zarobić. No proszę to też zrozumieć. A druga ważna rzecz, o której pewnie wszyscy doskonale wiemy, to jest przepustowość tej oczyszczalni. Za rok czy za półtora, jeżeli podłączymy, proszę Państwa, sieci Chemnice, jeżeli podłączymy Maszków, podłączymy Iwanowice, to i tak, proszę Państwa, nie będzie zrzutu tego oczyszczalni. A więc ewentualna zgoda na zrzut dotyczyłaby, nie wiem, okresu półrocznego i rocznego. Zawsze to co? A więc jest to dodatkowy pieniądz dla gminy. Czy tam będzie dla przedsiębiorstwa czy komunalne? Ale przedsiębiorstwo będzie zarabiało samo, bo zamierza kupić od spółdzielni, jak przyda się
samochód asygnacyjny, myśli o drugim. Będzie tak samo świadczyło, proszę Państwa, usługi tak jakby. I też będzie szukało tutaj pieniędzy. No, po co ma wpuszczać konkurencję, jeżeli może samo na tym zarobić? Czysty biznes. No, trzeba się, proszę Państwa, Byłoby to rzeczywiście, jeżeli to jest czysty biznes, to ja rozumiem, że działamy na równych warunkach. Teraz nie działamy na równych warunkach, bo przez brak możliwości zrzutu nam prywatnym wydłuża się, że tak powiem, trasa. Od razu cena idzie w górę. Dla nas. Dla mieszkańców. Proszę Pana, może mieć Pan pretensje do gminy w sytuacji, w której gmina zarządzała oczyszczalnią. Od 1 stycznia właściciel oczyszczalni podejmuje decyzję, czy użytkownik oczyszczalni, tak? Czy chce zarabiać na udostępnieniu, czy chce sam zarabiać. Dobrze, a kto jest właścicielem przedsiębiorstwa komunalnego? Gmina. No i sprawa jest prosta. Ale ja nie zamierzam tutaj w żaden sposób nie wiem, nakazywać, żeby zmniejszali dochody, bo jeżeli oni zmniejszą dochody, to ja będę musiał to płacić z budżetu gminy do spółki. A więc gmina, spółka po to powstała, żeby generowała zyski, a nie żeby przynosiła straty. Czyli kosztem innych, krótko mówiąc. Ale kosztem panie, niech pan pojedzie do Skały, do Słomni. Wpuszczą pana? Nie wpuszczą. No właśnie, no to dlaczego pan oczekuje? To, że była sytuacja nienormalna w naszej gminie, to nie znaczy, że mamy zawsze. Ta sytuacja w gminie Iwanowice właśnie była normalna. Była nienormalna. Była normalna. Po to jest oczyszczania ścieków w gminie, żeby mieszkańcy na równych zasadach mogli z niej korzystać. Oczywiście. Teraz moi klienci odchodzą lawinowo ode mnie, tylko dlatego, że podniosłem cenę, bo oni sobie tym musieli to zrobić. No ale takie rzeczy ma spółka pewnie nie podnosi się cenę. Drugi panie, za chwileczkę się może okazać, że na oczyszczalnię i tak nie przyjmie żadnych odpadów asenizacyjnych, ponieważ nie będzie mogła tego robić, bo będzie już pewnie zapewniona ściekami z korektora. No i co wtedy? No i nie podniesie pan cenę? Ale wtedy też przedsiębiorstwo komunalne będzie musiało... Ale na co? Przedsiębiorstwo komunalne będzie też musiało to robić. Aha, no to wtedy, każdy inny. Wtedy by to było normalne, kiedy wszyscy jeździmy, że tak powiem, nie mamy możliwości. Pojedzie do Słomnik, jak pan Słomnika przekona, żeby pana tam wpuścili, to pana też wpuścimy do Iwanowic. Dobrze, dziękuję bardzo, tyle się. Bardzo dziękuję za moje wypowiedzenie. Czy jeszcze ktoś chciałby coś bardziej dać nas, proszę. Szanowni Państwo. Ja w imieniu swoim zespołu śpiewaczego Kapeli Ludowej oraz grupy śpiewaczy z Maszkowa chciałam zaprosić w sobotę do remizy OSP na kolędowanie i występ grupy Herod. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Widzę. Aha, powiedziałam o godzinie 16. Rozpoczęcie. To jeszcze ja sobie udzielę głosu, drodzy Państwo. Rozpoczęły się zadania sprawozdawcze w rolniczych salach poradnych. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich sołtysów radnych na te zebrania. Jest tam miło posłuchać, co teraz się robi. No i zapraszam, myślę, że to taka współpraca jest. To też cieszę, bo chciałbym zabrać głos. Nie widzę, a zatem samej prawnie ze mną, nic nie radnych. Dziękuję bardzo.